Konstantyn pochodził z bardzo bogatej rodziny, powiązanej silnie z innymi rodami. Za Michała IV Dukas został wygnany za udział w spisku. Dukas wstrzymywał wszystkie reformy wojskowe Izaaka, by mieć środki na prezenty dla swoich arystokratycznych kolegów. Życie w stolicy dla patrycjuszy stało się jeszcze lepsze. Niestety kosztem zaniedbanych granic i słabo opłacanych wojsk. Konstantyn prywatnie był dobrym i łagodnym człowiekiem, który poświęcał swój czas rodzinie i dzieciom. Idealny mąż, tragiczny cesarz. Jego 8-letnie rządy były ewenementem spokoju. Nikogo nie skazał na śmierć, nikogo nie oślepił, ani nikogo nie wygnał. Będąc śmiertelnie chorym, wymusił na swojej żonie Eudoksji przysięgę, że nigdy już nie weźmie ślubu, by jego nieletni synowie mogli bez problemu przejąć po nim władzę. Na szczęście dla cesarstwa Eudoksja nie posłuchała się swojego męża.